Spuszczanie wody ma się odbywać do 30 cm na dobę. Przed zakończeniem całej operacji wędkarze odłowią żyjące w zbiorniku ryby. Po spuszczeniu wody stawy kolmatacyjne i dno zalewu zostaną oczyszczone. Zostanie także zrobiona ocena techniczna zapory i jazu kozłowego. Remont zalewu na Borkach ma związek z unijnym programem LIFE. Spuszczanie wody potrwa tydzień. Przed rozpoczęciem inwestycji w ramach programu LIFE wodociągi miejskie muszą jeszcze uzyskać decyzję środowiskową. Prace mają potrwać co najmniej rok.